Jasnogórska Maryjo, Matko Ludu Pielgrzymującego. W tych dniach wielkiego sierpniowego pielgrzymowania, gdy z całej Polski promieniście zdążają ku Tobie pątnicze rzesze, pokonujące nawet kilkusetkilometrowe odległości, zarówno sami pielgrzymi, jak i wielu ludzi, którzy czy to duchowo wędrują z nimi, czy udzielają im gościny, czy choćby tylko spotykają na drogach pozdrawiani serdecznym uśmiechem na rozmodlonych obliczach i poruszeni świadectwem ich entuzjazmu religijnego. Wszyscy przekonują się i doświadczają doniosłości tego szczególnego znaku, jakim jest pielgrzymowanie. Znak ten uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie jest wędrówką. Człowiek od chwili narodzin aż do śmierci jest pielgrzymem. W Piśmie Świętym znajdujemy liczne dowody świadczące o pielgrzymowaniu do miejsc świętych, co było nakazem religijnym, by spotkać się ze świętością samego Boga. Przecież i Ty, Maryjo, z Józefem i małym Jezusem, posłuszni wymogom prawa Bożego, również pielgrzymowaliście do Jerozolimy. Historia Kościoła jest żywą kroniką pielgrzymki, która nigdy się nie kończy. Jesteśmy tego naocznymi świadkami. Jesteśmy tego uczestnikami.
Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Twoimi, Maryjo, która przodujesz nam w pielgrzymce wiary i uczysz chodzić Bożymi drogami. Święty Jan Paweł II, niezmordowany pielgrzym, zachęcając do pielgrzymowania, pouczał, iż jest ono praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości i grzechy. Wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje jego wewnętrznie do przemiany serca. Przez czuwanie, post i modlitwę pielgrzym postępuje naprzód drogą chrześcijańskiej doskonałości, starając się z pomocą łaski Bożej dojść do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Ojciec Święty poucza, że wszyscy musimy podjąć ową podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego w nas i wokół nas, co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę w Niego i otrzymując obfitość łask. Uświadamiamy sobie jednak, jak wiele życiowych burz i trudności spotyka nas na drogach naszego pielgrzymowania i często powodują zniechęcenie. A wtedy Bóg, zawsze przy nas obecny i kochający, jak do Eliasza, o czym słyszymy dziś w czytaniu, posyła anioła, który mobilizuje i zachęca. Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Tu, na jasnej górze zwycięstwa, pod twoją matką opieką, mimo słabości naszej małej wiary, mimo częstych zwątpień i zawahań, odzyskujemy siły, jasne spojrzenie i Bożą wrażliwość. I czujemy się zdolni podejmować wyzwania, jakie stawia nam nasze zaszczytne powołanie bycia uczniami Chrystusa. Powierzamy Ci, Matko, jak codziennie Kościół Święty z głową Jego widzialną Ojcem Świętym Franciszkiem, Episkopat Polski z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Stanisławem, naszego metropolitę księdza arcybiskupa Wacława, prezbiterów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, modlimy się o nowe, liczne, święte powołania do służby Bożej. Zawierzamy nasz pauliński zakon, zwłaszcza nowo powierzoną nam wspólnotę parafii Dobrego Pasterza w Łodzi, gdzie dzisiaj Paulini rozpoczęli posługiwanie. Modlimy się za proboszcza parafii ojca Wojciecha Dekca, jego współpracowników, za wszystkich parafian. Prosimy, abyśmy mogli jak najlepiej, najgodniej służyć ludowi Bożemu w mieście Łodzi. Pamiętamy w modlitwie o ludziach szczególnej ich potrzebie, chorych, samotnych, bezdomnych, cierpiących, głodnych. Prosimy o uzdrowienie Wiesława. Modlimy się także za naszych bliskich. Powierzamy Marię i Wiesława Potoczek w 40. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Duchowo łączymy się z wszystkimi pielgrzymami zdążającymi ku Jasnej Górze, na czele z warszawską pielgrzymką pieszą z naszego paulińskiego kościoła Ducha Świętego. Trwamy w modlitewnej jedności z wiernymi parafii Kwilcz w archidiecezji poznańskiej, przeżywającymi radość nawiedzenia Maryi w kopie jasnogórskiej ikony. Z radiosłuchaczami rozgłośni katolickich i telewizami telewizji Trwam i wszystkimi Polakami, braćmi, siostrami rozproszonymi po całym świecie. Wdzięczną modlitwą ogarniamy dobrodziejów jasnogórskiego sanktuarium, którzy cierpieniem, modlitwą i materialną ofiarą wspierają to święte miejsce. Zawierzamy nasze rodziny, przyjaciół, parafie, naszych pracowników. Oddajemy pielgrzymów dnia dzisiejszego, pielgrzymkę diecezji świdnickiej, pielgrzymkę z Rybnika i Katowic, obecnych na apelu pątników z Cybinka, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także ze Szczecina w diecezji włocławskiej. Oddajemy rodziny pielgrzymów indywidualnych, którzy byli dziś na Jasnej Górze, teraz są z nami i łączą się także duchowo przez media. Oddajemy Ci, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Polecamy także tych, dla których zakończyła się już
ziemska pielgrzymka. Modlimy się za świętej pamięci Jana Bruda, brata naszych współbraci zakonnych Czesława i Romana i wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty zakonnej, zmarłych dobrodziejów, przyjaciół Jasnej Góry, naszych krewnych, bliskich. Rozważamy tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Prowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Powierzamy Ci, Maryjo, Ojczyznę naszą, wszystkich, którzy jej wiernie służą, którzy sprawują rządy. Powierzamy także sportowców, którzy reprezentowali Polskę godnie, i tych udekorowanych, i niedekorowanych, ale starających się, aby imię nasze było słynne w całym świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodziciel, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo. W dzisiejszej audiencji ojciec święty Franciszek powiedział, że życie bez Jezusa jest wegetacją. W duchu tej samej wypowiedzi i tych słów trzeba powiedzieć, że jakikolwiek nowy program dla Polski, czy nawet propozycja, bez krzyża, w miejscach publicznych, w szkołach, urzędach, w Sejmie, zepchnięcie do spraw prywatnych jest, według słów Jana Pawła II, podcinaniem korzeni, z których wyrastamy. Dlatego prosimy, Królowo Polski, módl się za nami. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.